Witam, to znowu ja. Patrzcie, tu mam płytę gnojową, ale i jest tutaj szambo z płyty, nie? To ktoś mnie się pytał, czy bym musiał robić pod ten podruszt. No, szambo, ale tak. Co w związku do tego, co wczoraj powiedziałem na filmie, to jednak wszystko zostaje tak, jak zostaje. Na razie nic nie będę przerabiał, tylko tutaj posprzątam elegancko. Tu posprzątam elegancko. Na razie tu posprzątam i muszę podjechać do weterynarii. Spytać się, no po prostu, czy można, kurde, w mojej strefie trzymać, czy nie można, jakie wymogi, to tego jeden mi widz podesłał już, wymogi bioasekuracji w naszym terenie. Także coś tam możemy podziałać, można na razie samą oborę sobie ogrodzić. Nie wiem, czym tam, jakie są wymogi, żeby je ogrodzić, ale to zobaczymy. Woda, wszystko jest tu podciągnięte. Karmników tylko nie mam, ale zaraz wam pokażę. Jeszcze zostało mi parę karmników, znaczy parę, cztery, czy tam ile. Takie zwykłe karmniki, o. Raz, dwa, trzy, cztery karmniki takie. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. Plastikowe. O. Widzicie? Tutaj z nierdzewki są te wstawki. One prawie nieużywane. Raz, dwa, trzy, no cztery sztuki. Ten to nowy jakiś. Nówka. No, takie karmniki bym kupił. Cztery mam, jeszcze 10. I by było luks. Zresztą nie muszą być takie duże, mogą być pojedyncze, jak to, jak dla macior, nie? Wiecie, o co chodzi. Pojedyncze dla macior. I bym sobie na razie, tak jak było. Może ktoś nie wie, a może ktoś już, jak ogląda mnie od początku, to wie, że to już stałe maciory. A z tamtej strony warchlaki, tylko że było ASF i było u mnie ognisko wtedy, nie wiadomo w ogóle, czy było, czy nie. I pozabierali, wybili. Także taka sytuacja, a co do... no, 5 lat nie mogę trzymać i w tym roku mija 5 lat, od kiedy nie mogę trzymać. Także mogę się starać, aby znowu tu coś zrobić, tak? Dlatego... wiecie... Dlatego przerzuciłem się wtedy na krowy, żeby coś robić, a teraz z powrotem chciałbym się przerzucić na świnie. Bo ja troszkę, jak nie wiecie może, ale ja mam doświadczenie ze świniami większe niż z krowami. Pisaliście, że ja nie znam się nic na tych... na hodowli. Powiem wam, że ja na hodowli świń bardziej się znam niż na hodowli krów. Bo świnie my mieliśmy, o, długo, 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 a krowy tylko, wiecie, te 5 lat mięsne, co nie mogłem, 4 lata, co nie mogłem trzymać świń, takie zastępcze. Także nie piszcie, że ja się nie znam, bo bardzo dobrze się znam na hodowli i na, no, na wszystkich procesach związanych z porodem, nieporodem, odchowaniem, także... Coś tam wiem o tym. To coś tam wiem. Trochę już przy tym pochodziłem. Bo tutaj było, nie wiem, 10 macierz, z tamtej strony warchlaki. Także wiecie. Trochę wiem. Trochę wiem na ten temat. Co jeszcze? No, dlatego chcę z powrotem przyjść na
Świnie, tutaj jest praktycznie nowa ta przebudówka. Tutaj świnie były. Maciory. Nie wiem. 3-4 lata, więcej tu nie były maciory, od kiedy to było zrobione. Ten dach, ta dobudówka, bo tamto to już było długo. Ta dobudówka została dobudowana, jak to dobudówka. I tylko tyle tu postały. Także trochę się już porobiłem przy tym. Tu widełkami, tak jak wy mówicie, maciora to dużo nie narobi. Także widełkami czy szuflą tutaj na korytarz codziennie. I tam wziął 60, wypchnął to sobie na płytę i luks. A tam normalnie ciągnikiem by się wjeżdżało, też bez roboty. Praktycznie tylko podcielać by trzeba było. I tyle w temacie. Także taka to sytuacja. To trochę wiem na ten temat. Wiem tyle z bios akurat, że trzeba ogrodzenie, siatki w oknach, miejsce takie, umywalka, coś tam, prysznic, takie, jak to się nazywa, miejsce. No, wiecie o co chodzi, żeby się przebrać, takie różne duperele. Tu by trzeba było podokańczać te budki, bo tu widzicie powimowane deski. Tak to ma wyglądać. Tam są pod spodem deski, żeby sobie świnki nie, na cemencie nie leżały, tylko tam jest tak. Wylewka delikatna, styropian, wylewka i deska. Także tam jest im cieplutko, jeszcze z góry idzie ta, bo widzicie gniazdka przy każdym tym. Lampeczka. Tu by sobie szła tak jak było. Ja mówię jak wam, to jak było. I to było bardzo dobrze. Bardzo dobrze to było ze świnmi, dopóki nie zabrali. No. Także ja dzisiaj na tyle. Subskrybujcie kanał, bo na pewno będę ten temat dalej ciągnął. Także elo.